Zespół szkół numer 1 w Grodzisku Mazowieckim to szkoła z wieloletnią tradycją. 1906 rok to powstanie szkoły realnej w Czerwonym Dworze. Poprzez kolejne lata w zespole szkół, wtedy w szkole realnej działa szkoła podstawowa, gimnazjum, ale również później nauczanie tajnych kompletów. W 1946 roku powstaje liceum ogólnokształcące. W 1950 roku szkoła mieści się w gmachu przy ulicy Żwirki Wigury 4. Już niebawem zespół szkół numer 1, liceum Grodziska 10 będzie obchodziła swój jubileusz, 110-lecia, na który Państwa serdecznie zapraszam. 21 kwietnia 2017. Szczegółowy harmonogram na stronie zespołu szkół numer 1 w Grodzisku Mazowieckim, w lokalnej prasie, radiu oraz Facebooku.